Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi tutaj Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Będziemy obecnie studiowali Księgę Amosa, lekcja biblijna piąta, zatytułowana Szukajcie Pana i żyjcie. Tekst przewodni. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. Księga Amosa 5,14. Myśl przewodnia. Księga Amosa przypomina nam, że jedynie poznanie Pana prowadzi do życia wiecznego. Gdyby Izrael dochował wierności Bogu, on mógłby zrealizować swe zamiary poprzez ich uhonorowanie i wywyższenie. Gdyby chodził drogami posłuszeństwa, Bóg wywyższyłby ich ponad wszystkie narody, które stworzył ku chwale, sławie i chlubie. I ujrzą wszystkie ludy ziemi, mówi Mojżesz, że imię Pana jest wzywane u ciebie i będą się ciebie bać. Narody, usłyszawszy o wszystkich tych ustawach, powiedzą: zaprawdę mądry i roztropny jest ten wielki naród. Ale z powodu ich niewierności osiągnięcie celu Bożego było możliwe jedynie na drodze ustawicznych trudności i upokorzeń. W tym tygodniu, studiując nadal Księgę Amosa, przyjrzymy się, jak Pan wzywał swoich wyznawców, którzy porzucili grzechy i nawrócili się do Niego, jedynego źródła życia. Każdy z nas ma ostatecznie tylko taki wybór: życie albo śmierć. Nie ma czegoś pośredniego. Księga Amosa wskazuje, jak bardzo różnią się te dwie drogi. Część na niedzielę: nienawidzić zła i miłować dobro. W Izraelu działo się źle. Zepsucie, ucisk i grzech były coraz większe. Sprawy zaszły tak daleko, iż zagrożony został byt narodu. Dlatego Amos zaczął opłakiwać Izrael wobec zbliżającego się jego zagłady. Nierzadko w księgach proroczych trudno rozgraniczyć słowa Pana, które są cytowane, od wypowiedzi samego proroka. Tak więc pieśń żałobną Amosa możemy odczytać również jako płacz Boga nad Izraelem. Celem tej pieśni w księdze Amosa, 5 rozdział od 1 do 15, było wstrząśnięcie ludźmi i uświadomienie im, w jakiej rzeczywistości się znaleźli. Gdyby odrzucili zło i wrócili do Pana, zostaliby ocaleni. Pan zawsze liczy na to, że człowiek opamięta się i będzie posłuszny jego woli. Przeczytaj Księgę Amosa 5:14-15. Jak można się nauczyć nienawidzić zła, a miłować dobro? Porównaj z Hebrajczyków, Rzymian i Przypowieści. Księga Amosa, 5 rozdział, wiersz 14 i 15. Szukajcie dobrego, a nie złego, abyście żyli, i aby Pan, Bóg zastępów, był z wami tak, jak to mówicie. Nienawidźcie zła, a miłujcie dobro i zapewnijcie prawu miejsce w bramie. Może zmiłuje się Pan, Bóg zastępów, nad resztą Józefa. Następnie porównamy z listą do Hebrajczyków 5:14. List do Hebrajczyków 5:14. Pokarm zaś stały jest dla dorosłych, którzy przez długie używanie mają władzę rozeznawcze, wyćwiczone do rozróżnienia dobrego i złego. List do Rzymian 12:9. Miłość niech będzie nieobłudną. Brzydźcie się złem, trzymajcie się dobrego. I Księga Przypowieści Salomona, 8 rozdział, 36 wiersz. Lecz kto mnie miłuje,
zadaje gwałt własnej duszy. Wszyscy, którzy mnie nienawidzą, miłują śmierć. Następnie Amos wzywa swoich rodaków nie tylko, by przestali czynić zło, ale także, by nienawidzili zło, a umiłowali dobro. Tryb rozkazujący w tym fragmencie księgi ma charakter progresywny. W Biblii czasownik miłować i nienawidzić często odnoszą się do decyzji i działań, a nie tylko do odczuć i przekonań. Innymi słowy, zmiana przekonań prowadzi do zmiany postępowania. Biorąc pod uwagę powyższy kontekst, jakie ostrzeżenie jest zawarte w księdze Izajasza, 5 rozdział, 20 wiersz. Biada tym, którzy zło nazywają dobrym, a dobro złem, którzy zamieniają ciemność w światłość, a światłość w ciemność. Zamieniają gorycz w słodycz, a słodycz w gorycz. Wszyscy, którzy w tych złych dniach będą zgodnie z głosem sumienia, bez lęku służyć Bogu, będą potrzebowali odwagi, stanowczości oraz znajomości Boga i Jego słowa, gdyż ludzie wierni Bogu będą prześladowani. Ich motywy przedstawiane w złym świetle, ich najlepsze starania błędne nieinterpretowane, a ich imię zniesławiane. Szatan będzie działał z całą swoją zwodniczą mocą, by wpływać na serca i zaćmić przestrzeganie, aby zło wyglądało na dobro, a dobro na zło. Jak można nauczyć się miłować prawdziwie dobro i nienawidzić prawdziwego zła? Jeśli jest się zwiedzonym i uważa się zło za dobro, a dobro za zło, jakie jest jedyne zabezpieczenie przed takim zwiedzeniem? Dziękuję.